Zapraszamy na drugi dzień zwiedzania Aten. Tym razem poranek zaczynamy od spaceru w kierunku łuku Hadriana. Za nami łuk Hadriana, czyli łuk starożytny, wzniesiony za czasów panowania cesarza Hadriana. Ma 18 metrów wysokości i ciekawostka jest taka, że ma wyrytą inskrypcję od strony Akropolu z jednym tekstem, a od strony przeciwnej z drugim. Od strony Akropolu napis brzmi: oto są Ateny, starożytne miasto Tezeusza. A od drugiej strony napis brzmi: oto jest miasto Hadriana, nie Tezeusza. Czyli takie żarciki starożytne. Przed nami Olimpiejon, czyli świątynia Zeusa Olimpijskiego. Największa świątynia w starożytnej Grecji. Niestety zostało z niej tyle, co widać, czyli bardzo, bardzo niedużo. Została budowana od VI do II wieku przed naszą erą, a wykończył ją cesarz Hadrian, ten od łuku, który przed chwilą widzieliście. W średniowieczu świątynia była traktowana jako źródło budulca i została rozszabrowana na materiały budowlane. Do dzisiejszych czasów zostało tylko 15 kolumn. Ze strefy archeologicznej Olimpiejonu można podziwiać Akropol od strony innej niż zazwyczaj. Wejście na teren Olimpiejonu poza sezonem kosztowało 4 euro. Jest to bardzo ubogie stanowisko archeologiczne i za pełną cenę 8 euro na pewno nie warto tutaj wchodzić. Następnie udaliśmy się na Stadion Panateński. Stadion Panateński to jedna z najbardziej znaczących zrekonstruowanych budowli w Atenach. Został zbudowany w IV wieku przed naszą erą na Wielkie Igrzyska Panateńskie. Później w II wieku naszej ery został przebudowany przez Heroda Attyka do formy, którą odnaleziono podczas wykopalisk w 1870 roku. Ma wymiary 204 metry długości na 33,5 metra szerokości, a mógł pomieścić około 80 tysięcy widzów. Aktualnie stadion często jest miejscem ważnych wydarzeń kulturalnych, tak jak w tym wypadku podczas naszego pobytu w Atenach stadion był metą maratonu, przez co nie dało się go zwiedzać. Jesteśmy w Ogrodzie Narodowym, który został założony w XIX wieku przez żonę króla Ottona I. Rozciąga się na 15 hektarach i znajduje się zaraz obok Placu Syntagma i Stadionu Olimpijskiego. Wygląda bardzo fajnie, jest bardzo dużo zieleni i podobno można tu spotkać żółwia. Ogród zaprojektowany został przez niemieckiego agronoma Friedricha Schmidta, a pracę nadzorowała osobiście królowa Amalia. Według obecnych szacunków w ogrodzie jest dziś około 7 tysięcy drzew, około 40 tysięcy krzewów i innych roślin, należących do ponad 500 gatunków i odmian. W ogrodzie można znaleźć jeziorka z kaczkami, które są bardzo chętnie dokarmiane przez mieszkańców i turystów. Jedną z atrakcji jest też sadzawka, w której znajdziemy mnóstwo żółwi kłębiących się na kamieniach pośrodku. Niestety wygląda na to, że żółwie nie mogą stamtąd wyjść, ponieważ nie znaleźliśmy żadnych otworów, a sama sadzawka wydaje się dosyć ciasna jak na taką liczbę żółwi.
Znaleźliśmy też wolno chodzącego żółwia lądowego. Także nie tylko są w sadzawce uwięzione, ale też chodzą tutaj luzem. Te w sadzawce chyba nie za bardzo mogą wychodzić. W ogrodzie znajduje się również niewielkie zoo, w którym znajdują się kozy, świnki, króliki, gęsi. A dodatkowo przylatują do nich w odwiedziny zielone papugi. Bezpośrednio do Ogrodu Narodowego przylega budynek Parlamentu Grecji. Znajdujemy się przed Parlamentem w Atenach. Naprzeciwko niego znajduje się plac Syntagma, na który zaraz idziemy. Przed parlamentem odbywają się co godzinę zmiany warty, a najbardziej widowiskowa jest, zdaje się, o godzinie 11. Jeżeli ktoś lubi takie przedstawienia, to powinien to obejrzeć. Jesteśmy na placu Syntagma, naprzeciwko parlamentu. Plac ten nosi również nazwę Plac Konstytucji. Nazwa Plac Konstytucji nawiązuje do pierwszej konstytucji wolnej Grecji, która powstała w 1843 roku i została powołana przez pierwszego króla niepodległej Grecji, Ottona I. Wspinamy się właśnie na wzgórze Lycabettus, z którego rozciąga się piękny widok na Ateny. Na Akropol również, zdaje się. Najbardziej to wzgórze jest polecane na zachody słońca. My będziemy trochę wcześniej, ale myślę, że widoki i tak będą fajne. Także zabieramy Was ze sobą i będziemy oglądać widoki. Ze wzgórza Lycabettus można było podziwiać widoki na Ateny we wszystkich kierunkach. Panorama 360 stopni. Oczywiście najbardziej przez turystów była oblegana strona z widokiem na Akropol. Widok był naprawdę piękny, jednak bez obiektywu z dużym zoomem nie dało się tutaj zrobić sensownego zdjęcia albo filmu.
schodzimy już ze wzgórza Likabetus. Faktycznie widoki były bardzo ładne, natomiast na szczycie jest mnóstwo ludzi. Pamiętajmy, że jest już po sezonie, jest 11 listopada, więc jeżeli liczycie na samotną kontemplację pięknych widoków, to niestety się przeliczycie. Ja właśnie znalazłem wpis na blogu o tym wzgórzu, w którym autor pisał, że chodzi tutaj wyciszyć się, pokontemplować w spokoju, więc zupełnie nie wiem, w jakim okresie roku to musiało być, ale połowa listopada, mnóstwo ludzi, tak jak zresztą w całych Atenach. Ale widoki bardzo ładne, także polecamy. Tego dnia nie udało nam się już nic zwiedzić, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, większość mniejszych stref archeologicznych po sezonie jest czynna tylko do godziny 15. Dlatego poszliśmy kupić trochę pamiątek. Następnego dnia, z samego rana, jeszcze przed naszym wylotem, postanowiliśmy pójść odwiedzić Bibliotekę Hadriana. Bibliotekę wzniesiono w trakcie wielkiej przebudowy Aten, zainicjowanej przez cesarza Hadriana w 132 roku. Budowla miała formę rzymskiego forum. Do środka prowadziło jedno monumentalne wejście, czyli propyleje, które pogrzebało trzęsienie ziemi w 1651 roku. Fasadę biblioteki ozdabiały kolumny w porządku koryńskim. We wschodniej części kompleksu przechowywano księgi, a wewnętrzny dziedziniec udekorowano basenem. Około XII wieku przy Bibliotece Hadriana zbudowano jeszcze jedną świątynię – kościół Archanioła Michała przy schodach. Przylegał on od strony północnej do fasady biblioteki, lecz nie przetrwał do naszych czasów. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto prace wykopaliskowe i krok po kroku burzono nowożytne budowle, które pojawiły się w kompleksie Biblioteki Hadriana. Od 2004 roku biblioteka jest otwarta dla zwiedzających. To już koniec naszej wycieczki po Atenach. Byliśmy tu na długi listopadowy weekend, pełne 2 dni. Dobrze się tu czuliśmy, zwiedziliśmy sporo ciekawych zabytków. Nie było to aż tak imponujące jak Rzym, ale mimo wszystko bardzo polecamy. Szczególnie po sezonie, gdy ceny są 2 razy niższe wszystkich wejściówek na strefy. Bo po pełnych cenach to może być różnie. Jeżeli jeszcze nas słychać, to dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć! I oczywiście prosimy o subskrypcję, łapki w górę i komentarze. Pomóżcie mi dobrnąć do tej granicy 100 subskrybentów. Będę bardzo zadowolony. Cześć! Cześć!